Cześć, tu Madzia. Echo jest jakieś. Góry. Właśnie na górę. Jak zjebał. Masz tu swojego stołu, weź sobie zjedz. 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 Po tym odcinku robię odcinek, dlaczego mam mało FPS-ów, nie ma chuja. Wiem, że nie masz chuja. Kurwa, znowu sobie popłułem monitor, Boże, to ja nie chcę wiedzieć, jak ten monitor wygląda, jak to co innego robisz. Cześć, tu Madzia. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kusim. Witamy was w naszym podwodnym survivalu, w naszym kolejnym odcinku. I dzisiaj jak przejrzeliśmy listę naszych zadań, to tak. Głównym naszym zadaniem dzisiaj będzie pomalowanie wełny. Chcemy zrobić również 10 piecyków oraz książki. Właśnie, kto trzcinę już ukradł? A nie wiem. No nie ja, ja byłam grzeczna dzisiaj. No nie powiem. I bardzo grzeczna byłam. Nie powiem. I co jeszcze my chcemy dzisiaj zrobić? Obrazki może wyjdą? Nie, mieliśmy... Kurwa, nie jąkam się normalnie gorzej niż... Dobra, nieważne. I ja miałem między innymi... Madzia wysłała mnie po barwnik czarny, czyli muszę pozabijać trochę tych kałamarnic, gdzie już sobie przygotowałem miejsce, skąd będę to wydobywał, synek, idź. Dobra, ja idę natomiast owieczki rozmnożyć, co byśmy mieli troszkę więcej tych owieczek do wełny, a co więcej, Kusim właśnie skończył nam tutaj w końcu tunel. Poszło dobrze. Dobra, powiem wam, że tutaj jest to wejście, o tak ono wygląda, tutaj jest tabliczka jedna, druga, która blokuje dopływ wody, żeby tutaj nie zalewało moich pięknych ogłoszonych kaktusów. I teraz tak, jak widzimy, nic nie widać, wiem, możemy się rozejrzeć troszeczkę. Noż w mordę, nie ma żadnych kałamarnic, jak na złość. Dobra, a my mamy małe owieczki. Nurkujemy po kałamarnice, szukajcie. Dobra, ja duże owieczki już strzygę tu. O, w mordę. Nie ma kałamarnic. No co ty? No nie ma. No nie gadaj. No nie ma. Już obrosłaś. Co za owca. Tutaj, aha, stąd wszystko zabrałeś, dobra. No czemu nie ma żadnych owiec? Znaczy, tych. No nie wierzę w to, no tyle ich tu było, pamiętasz? Pamiętam, kurczak nam ucieka, kurczak do... tam. Do domu. O, jest, widzę. No, widzimy? Widzimy. No to... O kurde, ja zginę, nie zdobędę tego. Za daleko są. Współczuję bardzo. Ale znaczy jak tak. Nawet nie dam rady tam dopłynąć. No to troszkę mamy problem teraz. To było językiem. Znaczy. Robiłem tak. Dobra, nieważne. Tak. Strykałem, nie chcemy znać szczegółów. Strykałem językiem. A, dobra, to tak, barwniki. Tamten. O Jezu. Ja jestem jebnięty. Nie jedna osoba ci to potwierdzi. No i co ja teraz mam zrobić? No są za daleko. Mamo. Czekaj. Nie w tą mańkę. Różowy barwnik potrzebujemy. Potrzebujemy pomarańczowy. Jak popłynę po tą kołomarnicę, to stracę mój level. Czekaj, bo ja patrzę, jakie my tu mamy mieć. Mamy mieć czerwoną wełnę, żółtą, różową. Pomarańczową, dobra, to tyle mamy. To ja teraz to pobarwię ładnie. Jesteś tego w pełni świadoma, że jak teraz umrę, to stracę level? Tak, ale mnie twój level mało obchodzi. Nie dam rady. Zgodziliście się, żebyśmy zrobili po jednym kolorze danej wełny, tak więc i czynimy. Po jednym? Ja czytałem, że po trzy. U mnie pisali, że po jednym, to od ciebie więcej wymagają widocznie. Dobra, więc czekaj, cztery mamy wykonane, to ja to już ładnie skreślam. O, tutaj są blisko kałamarnice. Żółta, różowa, czerwona i pomarańczowa. To jeszcze ma być zielona, to zaraz, to się załatwi. Będzie zielona. O, co to jest? Ej, autor tej mapy jest zboczeńcem. Tak jak ty.
Dobra, nie mogę, nie wiem czy to było widać, ale jak żeście to widzieli, napiszcie w komentarzu co to było. Dobra, następna rzecz. Co tutaj? No nie widzę ich, Madzia. Ja do ciebie nie idę, daj mi spokój. Czekaj, jaka to ma być zielona. Dobra. I wybacz, ale musi być... A właśnie, zrób 10 pieczyków. Piecyków. Pieczyków, dobrze, zrobię zaraz ci 10 pieczyków. No patrzcie ile tam jest tych. O! Ale nie, one są dalej. No, jak mam teraz tam, no, nie dopłynę tam, bo powietrza, no. Jakiś food by się przydał dla mnie. Food. Mam 3 chlebki i jest ogólnie stak tych. Tych bez, takich, wiesz. Wezmę tylko chlebek. Czekaj, jasno zieloną wełnę robię. Daj chlebek, teraz... daj chlebek. A dobra, sobie wezmę. Masz. Dobra, więc kolorowe wełny mamy. Znów miałem jeść? Tak. Dobra, mam... Chciałem ci powiedzieć, masz melony, ale to głupio zabrzmi, więc nie powiem tego. Czekaj, bo ja tutaj artystycznie będę robić. Kurde. No i się artystycznie wygląda. No. A ja przez chwilę, przez sekundę miałem jakiegoś, nie wiem... Plaga. Ale na melony szybko rosną. Duże melony. Znaczy... to dobrze. Ja... A nie, nie mogę zrobić książków jeszcze. Nie, no nie wierzę z tymi ośmiornickami, chciałem powiedzieć. Ośmiornicami. Czekaj, tak patrzę, co ja bym mogła zrobić. Piecyki mogę zrobić. Mamy kobla? Tak, nakopałem 4 staczki. Och, jak ty się tym razem napracowałeś. Nudziło mi się, to grałem tutaj, a ten tunel myślałem, że więcej pójdzie tego kobla. I tak nierównie mi wyszło. A chciałem to jeszcze powiedzieć, żeby tam schodki włożyć, ale nie udało się. Dobra. No, ach, ja ci mówię. No, nie wiem, co teraz czynić. Zabrzmiał to jak tekst z jakiejś Biblii. Nie wiem, jak teraz mam dojść do tej ośmiornicy, bo jak ją zabiję, to nie wpłynę tutaj już. A nam jednego piecyka akurat brakuje. To zaraz dobra, robię. Popłynę po nią. Ale zginę, no nie, zginę, no. Jestem z tobą, synek. Dobra, mamy 10 piecyków zaliczonych, ja je schowam do skrzyni, bo nie potrzebujemy aż tyle. Czekaj, wykreślę te 10 piecyków. Gdzie one były na liście? Weźcie strzały. Wiesz co, będziemy musieli wybrać się do piekła i zebrać te takie, te grzybki, te... Te halucynki? Brudawki. Może moferowe miałam tak, mówić. Tak. Dzielne. Dobra, wiem o co chodzi, wiem, spokojnie. Dobra, jest 10 piecyków wykreślone. Mamy zrobić, jeszcze mieć 20 parę Endermana, no nie? No właśnie, tutaj wiem, czekaj, ja idę do owiec, będę je strzyc, a potem zrobię obrazki. Mamy mieć 10 obrazków. Aha, a miałeś się spytać coś o tych perłach Endermana widzów. Właśnie, bo słuchajcie, my tutaj jeszcze żadnego Endermana nie zaznaliśmy. Tam w naszym tym mobgrinderze też nie bardzo z Endermanami. W ogóle właśnie, synek, idź zobacz, czy nie właśnie, mamy tych Endermanów. Właśnie, idę. I w dodatku mamy też 64 strzały. No, Kusim się upiera na 64 strzały. Ja bym została przynajmniej przy 20, nie? Ja się upieram przy 64. Ale... O Jezus, ile ich tam jest! Ale Endermana brak. Jajki! Czekaj, będę jajkami strzelać. Idź stąd! Jeju, kurczak nam się wylęk za kulą, on zginie, on się utopi. Dobrze tak, jeju. Dobrze tak, dobrze. Jaki biedny. Dajesz go. On się patrzy na mnie. Zaraz, bo tu. No nie, wydawało mi się, że obrosło. Dobra, zginął już. Ale mamy małe kurczątko jedno. Zaraz ja pójdę, zobaczę, może nam jakaś ta pszenica urosła, to rozmnożymy te zwierzątka. Dobra, ja tutaj walczę dzielnie z zombiakiem i z creeperem. Pomóc ci? Nie musisz, dziękuję. Nie! A nam grzybki się tu lęgną. Ile tych creeperów tu jeszcze jest? Jeden. Czekaj, mączka kosta nam w sumie. Nie będzie na razie potrzebna do szczęścia i do niczego. Dobra. Mamy 2 strzały. To zobacz, ile ogólnie strzał mamy. Już idę sprawdzić. Ja też strzały mogę nakopać, tak nakopać, Boże. Narobić tak poza wizją, jak chcesz. Chcę, tak samo, żeby się narobił tych... Może jak to się nazywa? Gold Nuggets? Aha, tych z pigmentów, tych zębów. Złotka. Złotka ja to nazywam po swojemu. Dobra, jest rekord. Mamy 4 strzały.
Ona mówi, oczki tutaj obrastają ładnie. Dobra, idę sprawdzić jak z tymi kałamarnicami, bo naprawdę... Czekaj, bo ja nowe owieczki nam robię. Dobra, róbcie się. Ja idę obrazki zrobić. Róbcie się, jak niczym machina. A co, ja mam im pomagać, czy jak? No nie wiem, fisting. Przepraszam. Dobra. Bym skomentowała, ale się postrzegam. Nie, rób tego, nie, ja nie chcę disu już. No. Ała, no ten... My mamy drewno w ogóle, w domu mamy, o, widzisz. To patyki nam się przydadzą. Au. No dobra, Madziu, to nie zrobimy z tymi, nie wygramy tej mapki, bo nie mamy kałamarnic. Że one się zwabiają do światła, jak myślisz? Nie myślę. A zaryzykuję. Chociaż wiem, że to i tak nie działa. Ale warto zawsze spróbować. Zaryzykujesz i pomyślisz, tak? No tak, zawsze jakieś ryzyko jest. Dobra, ja tu obrazki nam tworzę. Jeszcze nam brakuje 4 obrazków. A może zrobimy jakieś duże pomieszczenie i zalejemy je wodą? Nie, to za dużo by czasu zajęło. Jak chcesz, to sobie rób, no. Nie no, marnowałbym kobla w tym momencie. Dobra. Mamy 10 obrazków. Zaliczone. Aż wykreślę. Jest. Gdzie my te obrazki powiesimy? Znowu melon. O, tu jest blisko. Coś blisko. O, tu jest ich dużo. I blisko są. Kurde, aż bym to rozwalił i wyszedł, ale... Czekaj, to wyjdę już z tamtej strony. Kilof. Kilof jest. Dobra, mam nadzieję, że teraz się uda. Jezus, aha. Jezus! Co? Artystyczny nieład, odczep się. Wizja artysty? Nie wtrącam się. Tak, ja jestem artystą na swój sposób. Dobra, o, zboże nam wyrosło. O, to mogę znowu iść te owieczki nam rozmnożyć, ale w sumie na co? A nie, jeszcze potrzebujemy, tak. Nie, jeżeli... no kurde, zginę! O, ty jeżeli... zginę! Ej, zgin! No i następny dead, no nie wierzę, to nie zdążę. Ale się piłujesz. Będą nam potrzebne wełny, jeżeli zdobędziesz właśnie te. Nie wiem, czy je zdobędę. Ja zaraz, słuchaj, idę do piekła, będę szukała twierdzy i tych całych, nie wiem, dziwnie. Gold dziwne nuggets? Te. Nie, ty się tym zajmiesz. Te brudawki? No piekielne? Tak, brudawki, no. No bo to dziwna nazwa jest, ja bym to jakoś inaczej nazwała, jakoś tak bardziej po madziowemu. Dobra, idę owieczki rozmnożyć. Grzybkowanie, o. Nie, to nie też nie grzybkowanie, inaczej no, to nazwa. No nie! No i fajnie. Jakiś tu zwierzyniec, ja stąd chcę wyjść. Nie mogę wypłynąć i następny kill. Dead. Nie kill. Czekaj, zaraz pójdę do piekła, to mnie to samo czeka. O, było przez sekundę, widziałem śnieg. Dobra, muszę spróbować zdobyć te cholerne kałamarnice. Czekaj, a skąd ty śnieg widziałeś? Boże Narodzenie już się dawno skończyło, a... Jak się pojawiłem na tym terenie, to widziałem przez sekundę. A, czekaj. No i nie ma znowuż owiec, znaczy tych kałamarnic. Czekaj, jakoś to trzeba to pomyśleć, no. No tutaj są, ale już są zbyt daleko. Jak coś, to ktoś mi powie na pewno, ale na pewno teraz nikt nie powie. Czekaj, tam nic nie ma. Dobra, to idę jeszcze raz do kaktusa. No Madzia, pomocy! Dobra. Znowu wlazłaś. O, to jak to zbiłeś, to czekaj, ja chcę jedną rzecz sprawdzić, bo nam brakuje, proszę ciebie, 3 książek. Jak zrobimy tak, to ile papieru wychodzi? 3, ale to jest jedna książka, to dobra, to musi ta trzcina mimo wszystko rosnąć. To w sumie zrobimy tak, tu spadaj. No. Rośnij. Tu nam w sumie tego też nie potrzeba, bo melonami się dwoma wyżywimy. Dodatku ewentualnie krowy mamy i zup. No fajnie. Kałamarnicy nie zabiłem, a sam zginę. Dobra, ja tu nam farmę rozprzestrzeniłam, wziąłem najpotrzebniejsze rzeczy, ja idę do piekła. Aha. Nie wiem jak zrobić z tymi kałamarnicami. No też nie wiem, ewentualnie, czekaj, patrzę. Możesz iść moby bić w celu, wiesz.
W jakim celu właśnie? W celu strzał posiadania i w celu ewentualnym, jak się Enderman nam zrespi. Czekaj, bo ja ostatnio zawsze cobblestone'em sobie drogę wyznaczam. Ile musimy zrobić tych wełen? Wełien? Co mnie tłucze? Czego on mnie tłucze? Przecież ja ci nic nie zrobiłam! Idź ode mnie, ty! Idź! Nie no, nie mogę ci tam zostawić już idę. Już idę, tylko spróbuję ostatni raz coś zrobić. Tutaj pod spodem była dość blisko to. Nie, idź. Idę, idę. Sam mnie zaczął tłuc, no ja mu krzywdy nie zrobiłam. No wiesz, tata zawsze był naburzony emocjonalnie, wiesz, nie? Miał ciężką rękę. Mam trzy! Ale nie zdążę dopłynąć. To jakąś skrzynię postawię, o! I właśnie straciliśmy trzy... Nie, jeszcze gast, nie, ja go nie chcę. Jaki? Weź na chwilę na portal. Już, nie, już. Dobra. Nie idź, i tak idź, idę. Bo zginiesz. I tak idę. Nie idź, i tak idę. I tak idę. I tak nie mam już nic do stracenia, zginęłem chyba tutaj z 15 tysięcy razy. Masakra. Dobra, idę. Wchodzimy. Nie, idźcie ode mnie. Nie, no, ja już porozmawiam z tym ojcem. Ja nie idę do piekła, rób sobie co chcesz, ja... Gdzie jesteś? Gdzie ty być? Ja w domu. O, ej, coś... Łotys! One same się, słuchaj, biją, zacznijmy od tego, a potem mnie jeszcze za to atakują. No chodź, no. Ja się tak nie bawię. Odbiłem. No coś mnie tłucze! Ten pigmen cię tłucze. Ona za jest... co? Same za coś tłuką, nie wiem za co. Dobra, tyle mi. Au! Zapaliłem się! Woda! Dajcie mi wodę! Woda w nederze! Tak, poczekaj, znajdziesz. Dlaczego ty nie zamknąłeś wyjścia? Ej, portal mi zepsuli! No i dobra, teraz tam siedź. Ej, portal! Madzia, portal! Weź się... Zombiego tłukę, nie przeszkadzaj. Jezu, jaka tam szalona impreza. Dobra, odbijamy. Baśki, kostki. Au. Creepery. Odbijamy. Au, kurwa, ale że ma odbił. Co ja odpierdam? Kurde. Wszędzie, gdzie nie pójdę, są te pigmeny. Znaczy te ghosty. Ghosty. Goście? What this? Spadaj, pig. Do szkór! One właśnie same nie wiadomo skąd się biorą i się ten... się biją i później nas atakują. Ojciec był wredny. O, jest, zrobiłem dobry portal. To już wiem, po kim syn jest wredny. Chyba zboczony. Wredny. Dobra, portal się już nowy zrobił, ale znowuż do mnie na... No nie bijcie mnie! No patrz gnoja, no patrz sukę, no patrz! Kus, im wyrażę się. Jak ty tego ojca wytresowałaś? Tak jak synka. Aha, dobra, to nie mam pytań. Madzia, rzuć mi miecz, muszę troszkę powalczyć z tymi pigmenami. Czekaj, bo ja tu z zombiakiem walczę i wybuchło coś. Nie, chcesz mi powiedzieć, że w kuli, tak? Nie. Daj mi łuk. Daj mi strzelanie. Daj mi łuk. Daj mi łuk od razu, jaka asertywność. Mamy 4 strzały w razie czego, czyli brakuje nam 60, super, cieszę się. Będziesz to nabijał poza nagraniem. Madzia. Nie. Nie. No chodź tu, teraz nie zaczynasz? Nie. Ej no. Au, ej, czym się odbija te kule ghosta? Jak czym bądź? O, pali się! Au. Gin! Ja już strzał nie mam, łukiem. No ghost, no niech spalił się. Czekaj, bo ja nie mam strzał i łukiem, i jadłukę. Strzelił. Odbiłem, jest, udało mi się. Gratuluję. Teraz przyjąłem cios na twarz. Czekaj, bo ja tu zombiaka z łuku tłukę, bo mi się strzały skończyły. Gonią mnie. Ile będziesz żył, no? Zgiń w końcu, no właśnie. Ty, Zenek, też. Wow, a tu ile expa leży kogoś? To moje, zostaw to. O, wziąłem wszystko, przepraszam. Gdzie, w piekle czy tu? W piekle. W
Piekle... Ale dużo itemów w piekle znalazłem, ty! A to sobie wiesz, to wszystko moje. Jezus, no widzę te nożyczki. Nożyczki byś zostawiła? No ładnie! Ładna ta impreza była. Na to była nader zacna. Wow, wszystko odzyskałam, jak na fajnie. Którą nie byłem zaproszony. Czekaj, ja kulę będę naprawiała tutaj w jakiś tam stopniu. Powiem ci, że nam się bardzo do dupy nether zrobił. Wiem. No chodź. No. Zaraz, czekaj, bo widzowie tu mówili, że nie pod tą skrzynką jest jeszcze jedna skrzynka. No to kop. Okej, okay, nie ma. Jest, mam ten ząb. Mam ząb, mam implanta ojca. Jeden to wiesz co? Co ty sobie z nim możesz zrobić? Dobra, to ja sobie go sam wezmę i sam sobie zrobię z niego implanta. Jakieś sugestie? Nie. Chodź tu. No idzie, dobra. Zwabiam ich pojedynczo. Ile jest potrzebne do zrobienia tego? Czekaj, bo ja tak głupio zrobiłam w tym momencie. O, jest. Teraz już nie wylezą. Co, ja jakiś... Co za... Około 90 potrzebujemy. Tych zębów? Tak. A mamy chyba dopiero jedną sztabkę, mamy mieć 10, to albo zmniejszymy liczbę tych zębów, albo to będzie tłuk poza nagraniami. Tłuk? Bo to ja będę ojca po głowie. Ja się do nich nie zbliżam. Czekaj, niech ja zobaczę chwilę na zadania. Nowelny nie ma jak zrobić, farmy nie ma jak zrobić, pereł nie ma. I strzał nie ma, sorry, nie ma. To, co teraz tu się dzieje, to wygląda jak ojciec w jakimś filmie, który chce zgwałcić własnego syna, ale boi się, że matka wróci za szybko. No patrz, jak się pchają, patrz ojca, zobacz ojca, patrz. Co tu się stało? No ojciec. Ojciec, idę naprawić tunel i idę krowę wydoję, bo nie mam co robić. O, jedna ta jest. Gdzie jest ten? Gin ojcze, przykro mi. I am you father. Nie ty jesteś moim ojcem, tylko ja jestem twoim. Gin, no jest, o następny ząb. Zaraz ciebie zjedzą tam. O, następny ząb. Ty musiałeś tu urzędować, że to takie porozwalone. Ej, coś słyszę. I to jest ghost. Ale nie widzi mnie. No i dobrze ci tak. Teraz sobie zupkę zjem i jeszcze raz krowę wydaję. Dobra, mi tu jakoś zacnie to szło. Dobry sposób miałem. Więc zrobimy tak jeszcze raz. Cieszę się niezmiernie. Właśnie, że się nie cieszysz. Chcesz, żeby mnie ojciec zatukł. Lubisz to? Chcę. Lubię. Coś bym skomentował, ale nie chcę. A potem mi skomentujesz. No ja naprawdę nie mam już co dzisiaj robić. No mamy te 4 zęby, to mamy. Tamte niby tam się respią, ale jakoś nie do końca chcą. Czekaj, jakiegoś patyka ja bym chciała. Mamy patyki? Mamy. Dobra, te... następny ząb. Sobie zrobię. Ja sobie... A, jest. Ghost. Ślepota nie boli. Ja idę, może tam się coś stworzyło, to coś zabije jakiego potwora. Ghost mnie zajarał. No i dobrze ci tak. Jaka miła mama. Taka sama jak twoja. Szybko, szybko. Jest! Jestem w domu. A, Baśka mnie tłucze. Baśka. Zombie, Baśka. Około 90 potrzebujemy tych gold nuggets, tak? Tak. Oj, popsułam. Dobra, mamy 5. To jakiś wyczyn? Powiedzmy. Dobra, odkładam. Czekaj, schodki zombiemu robię, żeby do mnie wszedł tu. Dobra, skończyło się schodkowanie. Baśka dziś się. Dobra, ja tu mam już żarełko zrobione. Znaczy, już zrobione. Znaczy, naszkowane. A ty co się obijasz? Gdzie jesteś? Aha, dobra, widzę. Ja idę po tego, po kobla, bo nie potwory nie mogą sobie wyjść z naszego mob grindera. Idź tam, zobaczaj. O, dziękuję. Dobra, ja wracam do pracy. Do pracy! Do roboty! Do roboty! Nie robię! Gdybyś poszedł, spróbował jeszcze te kałamarnice, bo to jest bardziej ważne niż pójdę złotka. No już idę, tylko... Jeżeli teraz nie wrócę do domu, przynajmniej z...
10 tymi gold nuggetsami, to idę, dobra, zginę. Jezu, nie, ja tam do nich nie idę, jak chcesz to sobie idź, niech one się tam same respią, żegną towarzystwo, nie wiem, pójdę owce ostrzygać, czy rozmnożę, czy co im zrobię, ale ja tam nie idę. Wiesz, jak do mnie napieprzają? Jak Hitler no. do nas. Nie kończ. Nie kończ. Jaka cenzura od razu, przedcenzurowa cenzura. Dobra, idę do tych. Spróbować. Wiem, że to się źle skończy. O, tu zamurowałaś, dobra, tutaj nie. A może tam. Idę tam. Niestety nie mogę tego zrobić. Tutaj nic nie widzę. A ja nam zboże robię. Nie ma Basiu, Madziu, ten, tych kałamarnic. Co za wredny kał, a marnice. A ja idę nam jeszcze zwierzątek troszkę porozmnażam. Jaka matka natura normalnie. Bo nie mam co robić tutaj, no naprawdę nie pójdę do piekła, bo tam mnie leją. Tam nie pójdę, do grindera nie pójdę, bo też mnie leją. A natomiast nie mogę kolorowej wełny zrobić, bo ty kałamarnic nie upolowałeś. No i co ja mam robić? Czyli no obiadem się dużo, zajmę. Dużo masz fanów, dużo masz fanów. Idę do garów. Zaraz zobaczę, czego my tu mało mamy. Mamy tu mało świnków i krówek. Dedać! No szkur! Owce trafiłam, ja chcę świnkę. Ja pierdzielę, co za ale te pigmeni są naprawdę uciążliwi. Czekaj, ja chcę krowę trafić, a ona wyłazi mi poza kulę. Jezus, jaka dzicz! Boże, jak się wszyscy rzucili! Aż wyszedłem z serwera. Właśnie widzę. Gdzie ten klawisz nacisnął? A my mamy małą świnkę i małą krówkę. Sugerujesz jakiś miecz? Może? Mogę ci dać, jak chcesz, ale nie. Mogę ci dać, ale nie. No dobra, spoko. Nie, mogę ci dać miecz, ale nie sugeruję wybijania zwierzątek jak na razie. A ja chcę wytępić pigmenów. No to jak chcesz, to chodź, to dam ci ten miecz. No teraz to już sobie zrobię. Nie chcę mi się tam taki kawał iść. To jest kawał drogi, szmat. To jest dokładnie... To sobie idź, ja w lesie jestem. W buszu. O, trzcina nam urosła, będziemy mogli sobie książkę zrobić. Mam ząb. Chyba, już. O, możemy książkę zrobić, jak fajno. Naraz. Cukier zrobiła. Dobra, mam papier. Teraz mogę zrobić książkę. Dobra, jeszcze dwie książki nam tylko brakuje. Mam następny, dwie. mam zęby, mam eksp, mam wszystko. Teoretycznie jedną. Dobra, ja nie idę do ciebie, bo ja chcę żyć. Ja i tak już nie mam nic do straczenia. Kurde, co jest? Mi się język plącze. Brakuje nam, słuchaj, żeby tylko dwie trzciny urosły i byłoby okej. Okay. Noż pizd... Pizdnął mnie. Wracaj. Ja tam nie idę, czekaj, ja tak się porozglądam za tymi kałamarnicami. Porozglądaj się. Nie wiem, jakiego ja mam smaka na pizzę. Teraz? Tak. Ja bym chętnie przyszedł i ci ją usmażył, ale wiesz. Wiem, że nie umiesz. Daleko masz tam do siebie troszeczkę. O, chodź, one są blisko teraz. Chodź, wracaj z tego piekła, one są zaraz koło tunelu tutaj niżej, już, chodź. Już, zbieram to, co straciłem. Ja teraz mam taką ochotę na pizzę, jak ostatnio z tym. Z KKF-em nagrywałam mrówki, wtedy to miałam ochotę na schabowego tak strasznie, tak teraz dzisiaj mam na pizzę. Aha. Już czuję, jak będzie to podsumowanie Deadów Kusima. Ja się, kurde, będę śmiał. Tak, Madzia 0, Kusim 120. Zero, no, Madzia 0? A? No dzisiaj jeszcze nie umarłam. No Kusim, chodź, bo to odpłynie dalej, no. Strzelił? Kurde, jak myślałem, rozwalił mi port! Jaka sucza! No kurde, Madzia, no i co teraz, pomóż mi. Ale jak zginę, to zabiję ciebie. Nawet z mieczem już czekam na ciebie. Wskakuj od razu w ten portal. Już. Strzela! Wyjdź! Do domu!
Ja dałam radę wrócić na szczęście. Uf, ja też. No, dobra. Patrz, o tu, widzisz, one są tak blisko w miarę tunelu tam na dole, widzisz? Już idę, już sprawdzam. Gdzie? Where? Tu. Da. No, coś bliżej są, na pewno są bliżej niż były wcześniej. Ewentualnie, wiesz co? Tak? Czekaj. A nie, tam są dalej, dobra, idź do tunelu. O Boże, ja mam skina jakiegoś, Steve'a. A ja też. Co ty zrobiłeś z serwerem? Nic, bo chyba to jest bug, jak się wchodzi do tego. Enderu. I łapkę też Steve'a mam. Boże, jestem Steve'em! Ja cię widzę normalnie, więc nie musisz się martwić. Ja ciebie też widzę normalnie, więc nie wiem, o co kamon. No ja cię widzę jako Batmana, więc spokojnie. To jest kobieta kot z Batmana ponoć, tak widzowie ostatnio ocenili. Mi to tam mówili, że gotka jakaś... O Boże, co chciałem powiedzieć teraz? O Jezus! Dobrze, że nie umiałem tego wymówić. To i o kurwa! Co? Ej! No bij cię, kamarnice, bij! Gdzie? Tu jest! Ale tak, bij! Bij, kurde, bij! A po co zawsze lecisz i się popatrzysz pod nogi? Ślicznie. Ja na trzciny czekam, ja tak chcę, żeby ono urosło, jeju, ono spełniła się moja prośba. Dobra, chyba na dzisiaj skończymy odcinek. Jeszcze jedna skończymy musi urosnąć. Odcinek! Zaraz musi nam jeszcze jedna urosnąć. O, melon mi urosnął za to. Dobra. Jeszcze jedna trzcina niech urośnie, proszę, jeszcze 5 minut. Nie wiem, idź sobie drzewo, zetnij, koblak pokop, a mi niech trzcina jedna urośnie. Nie ma bata. Bo jak jedna trzcina mi urośnie, już będziemy mieli wszystkie książki i będzie kolejne zadanie zaliczone i zostaną nam tylko strzały, złotka i wełna. Zrobimy... Tu mam 3 trzciny. Skąd ty tu masz trzciny? Daj. Czekaj, to ty też mogę już zbić. 4. Utopiłaś je. Dobra, to niech jedna rośnie. Nie! Kurde! O, złapałem. Ile masz? 3. No, w mordę! To nie daj. No może wypuścisz mnie, mamo? Dzięki, masz. Rzucam ci zielsko pod nogi. Jak to brzmi? Niestetycznie. Dobra, i? Dlaczego mamy papier toaletowy? My nie mamy toalety. I jest, mamy zaliczone książki, możemy kończyć odcinek. Zostały nam, słuchajcie, tylko złotka, perły Endermana, strzały i te całe te wełny czarnopodobne, czarnokolorystyczne i tak dalej. A tak to resztę zaliczyliśmy z tego, co widzę. No, więc... Wiesz co, jak dobrze pójdzie, to będzie pierwszy survival, w którym wszystkie zadania wykonamy. A no tak, bo nie w tamtych Other Planet na przykład i w tych nie wykonywaliście całych. No nie udało nam się. No to mówiła dla was Madzia. Mówił dla was Kusim. I żegnamy się i widzimy się za tydzień w sobotę o 8:00. Jak zawsze w następnym, chciałem powiedzieć, survivalu, ale podwodnym survivalu, tak. Więc tak. Widzimy się za tydzień, to ja już wspomniałem, o 8:00 zawsze są odcinki, jeżeli byście się żądni chcieli się tego dowiedzieć bardzo. Więc spokojnie możecie się doczekać, że zawsze odcinki będą, znaczy no już ich nie będzie zbyt dużo, bo już się kończy powoli ta seria, ale dobra wiadomość jest taka, że nie ma dobrej wiadomości. Dobra, więc tu mamy futurystyczne, przepiękne dzieło zrobione przez naszą artystkę Le Magique. I właśnie tym pięknym akcentem zakończymy odcinek. No, kończymy już ten odcinek, czy jeszcze się będziemy żegnać? No kończymy już. No to trzymajcie się i do następnego razu. Znaczy do następnego odcinka. Tak, trzymajcie się, cześć. No, pa.